Piękna sobota. Cały tydzień upałów. Dzisiaj słoneczko troszkę zaszło. A my relaksujemy się nad szucem. Mój mąż właśnie zażywa naturalnych masaży. Pójmy to tak, to jest jakaś złośliwość losu, bo cały tydzień, kiedy w pracy jesteśmy, po 30 parę stopni. Dzisiaj co prawda też 30 parę, ale słońce za chmurką, w związku z tym tak nie praży. A to jest takie nasze stałe miejsce rodzinnego relaksu, bo mamy najbliżej i możemy dojechać rowerami. Jak widzicie, poziom wody troszkę niski, bo to widać po drugim brzegu. Spróbuję wam przybliżyć. No, mój wieloryb wyłazi z wody. Bez prądu to ja za duchę. Czyli to jest kolejne. Mężu, czyli to jest kolejne naturalne spa w Niemczech? Tak. Patrzcie, niby takie dobre zarobki w Niemczech, lepiej niż w Polsce, a korzystamy z darmochy. Ale podejrzewam, że tu w większości jest już parę miejsc, tylko my ich nie znamy. Za tydzień urlop, to no, będziemy to ich szukać. Poszlajamy. Będziemy ich szukać. Są cztery jeziora, dwie rzeki, no jest tego trochę. Zresztą na mapce, znaczy na filmiku Naturalne Spa w Niemczech była mapka kamienna i tam są te wszystkie właśnie jeziora, rzeczki, dopływy. Jest tego 5-6 rodzajów w tej okolicy, nie? Tak, nie? Alpy niedaleko. Wszędzie można wyjechać autem albo rowerem. To jest numer. Tak, zwłaszcza nad Bodensee, 40 km. Zawsze możesz pojechać pociągiem i później rowerem. W pociągu możesz przejść rower. Także tutaj jest opcji w ciul. Posłuchajcie relaksującego szumu wody. Tak. To jest ten, taki śpiewu. Powiedziałam relaksującego szumu wody, nie odzywaj się. A on jak zwykle. Relaksujący szum wody. Wszystko musi mi popsuć. Ja mam jakiś pomysł, a on musi swoje 5 groszy wcisnąć. Wszystko mi psuje. Nic nie psuje, to relaksujące było. Mam radę z dwoma rowerami. A wie, z tego niepomysła widziałem. Zaraz zobaczysz, gdzie jest Nepomucek. Relaks skończony, wracamy. Jaja wymoczone. Mąż mówi, że jaja ma wymoczone. No, jaja, Saturlik. Mój Harley. Na razie prowadzony przez mojego męża. Cudowne miejsce relaksu, tak blisko cywilizacji. Trasa szybkiego ruchu. Coś mi ściemniało. A zaraz ci pokażę, że jest. Tam, a to wiem, że jest.
Ty, a może faktycznie, gdzie jest na pomocy. Tama? A przy tamie, jak przy każdym małym mostku, większym moście, Bengarten, stoi patron mostów. W liściach. Święty Nepomucen. Ty, ale ten wygląda inaczej. Jak ten, co do pracy jedziemy. Ja to mogę przejść? Na pewno Nepomucen? Tak. Weź te, na te napisy tam na dole. Ja to mogę wejść? Mogę. Chyba, że jesteś krową i się boi. Na pewno nie pobudzę. Chyba coś innego. Przy moście to powinien być Nepomucen. Schowany. Kasia, on nie ucieknie. Będzie go nagrywała? Zaraz będzie chłop. Co wystarczyło się? Taki sam pomnik mamy po drodze, jak idziemy do pracy, też nad małą rzeczką, też nad Szucen, Święty Nepomucen stoi. Witamy Weygarten. Willkommen zum Weygarten. Wanderen. Powiedziałbym po swojskiemu zajebiste, nie? Ale... Idziemy zobaczyć dworzec. Ale to nie jest do końca dokładnie to. Idziemy zwiedzić dworzec Weygarten, bo też tak kawy posiadamy. No, mamy tu ten flagi. Nie wiem, co to jest za flaga, wiem, jak wygląda flaga Weygarten. Czerwono-biała. Dwie drabiny. Czerwono-żółta, dwie drabiny, to może jakieś kurde kuszenie. Dworzec Weygarten. O, nawet pociąg jedzie. No. Monitorowany, jak widać. Widzę, co możesz kupić w automacie. No ja zaraz do tego dojdziemy. Jest i pociąg. Bodensee. Na dworcu takie automaty. Rozkłady jazdy. I turysta z Polski próbujący ogarnąć automat na bilety. Tak, automat taki próbujący ogarnąć. Jak widzicie, dworzec ma nawet dwa perony. Tak, jedno stronę. A to nie są kamery, są kamery, są głośniki. Kamery. Ciekawe, czy odchodząc stąd pociągi nad polski Bałtyk do Świnoujścia. Nie. Smuteczek. Dobra, jedziemy dalej. Podmiejski jest. Jedziemy dalej. Po drodze mamy jeszcze stadion. Tak, na którym właśnie słychać muzykę. Słuchajcie, stadionu wam dzisiaj nie pokażę. Jest jakaś impreza.
Następnym razem jest jakaś impreza na stadionie. Nie mamy dzisiaj na to ani już chęci, ani czasu. Siły. Ani siły. Ale ciekawe, są dudziarze. Amerykańskie wozy, amerykańskie flagi, a dudziarze. I szkoccy dudziarze. No to takie ten. Chyba robią rozgrzewkę przed czymś. No to rozgrzewkę na pewno robią, ale przed czym? Nie wiem. Ła! Generalnie pełno autek. A my wracamy do domu na obiadek. Prawda jest godzina 17. A czekaj, panorama miasta. Już stąd widać bazylikę. W większości miejsc. Chociaż to jest wszystko chude. Góry, dolinki, także.